Przyjęta w 1938 roku amerykańska ustawa o rejestracji przedstawicieli obcych rządów, Foreign Agents Registration Act, FARA, zobowiązuje osoby bądź organizacje reprezentujące lub zabiegające o interesy obcych rządów do zarejestrowania się w resorcie sprawiedliwości. RIA Global odpowiada za tworzenie treści dla portali informacyjnych agencji i rozgłośni radiowej Sputnik. Sputnik twierdzi, że w firmie, zarejestrowanej w USA, pracują amerykańscy dziennikarze. Jak podaje RIA, firma ma 30 dni na zastosowanie się do wezwania. W cytowanym w rosyjskich mediach liście Departament Stanu stwierdził, że firma prowadzi polityczną działalność w USA w interesie Międzynarodowej Agencji Informacyjnej Russia Today. Głos Ameryki i Radio Swoboda uznane w Rosji za zagranicznych agentów. Departament podkreślił, że po zarejestrowaniu się w charakterze zagranicznego agenta firma będzie mogła kontynuować pracę, jednak wszystkie treści powinny być opatrzone informacją o statusie zagranicznego agenta. 13 listopada finansowana przez rosyjskie władze stacja Księga Ród działająca w USA spełniła żądanie tamtejszego resortu sprawiedliwości i zarejestrowała się jako TZW. Zagraniczny agent. Pod koniec listopada prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę, zgodnie z którą media zagraniczne w tym kraju będą mogły być uznawane za zagranicznych agentów. Przepisy zostały zaprezentowane jako odpowiedź na działania podjęte w USA wobec Księga Ród.